Piotr Schneider uczestniczył w życiu artystycznym Nowochódzkiego Centrum Kultury w sposób bardzo bogaty i różnorodny. Projektował plakaty, katalogi, była to osoba bardzo mocno z Nowochódzkim Centrum Kultury związana i artysta z Nowej Huty, co także jest dla mnie szczególnie ważne, otwierając wystawę. Piotr Schneider był ekologiem, tak można by powiedzieć, w swojej twórczości. Jakoś poddany tej presji Huty w tym miejscu przecież, w którym mieszkał. Pamiętamy lata 70. szczególnie to wielkie skażenie środowiska, jakiemu poddany był Kraków. To był wyraz protestu, to co on demonstrował w swojej twórczości wobec tych zagrożeń, z którymi wtedy mieliśmy do czynienia. Myślę, że po 5 latach od odejścia Piotra to będzie taki cudowny moment, kiedy możemy wszyscy tymi myślami go tu ściągać. I piękne jest też to, że artyści, którzy pracują na swoją nieśmiertelność dziełem, że dzięki temu, że jest rodzina, że są ci, którzy mogą tym dziełem potem zawiadywać, ich pamięć jest dłuższa i piękniejsza, bo podbudowana tyloma istotami. Pamięci ojciec Norbert przeżył 77 lat. Z opactwem mogilskim związał się na zawsze, a po ukończeniu studiów teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk księdza biskupa Karola Wojtyły. Ojca Norberta po raz pierwszy poznałem w roku 1963. Był opiekunem ministrantów przez kilkanaście lat. Później był opiekunem, moderatorem grup oazowych Ruchu Światło-Życie. Jeździł na wakacyjne oazy, urządzał nam ogniska, korzystał z metody harcerskiej, ponieważ sam jako młody człowiek był harcerzem. I kiedy nadeszła Solidarność, on zajął się opieką odradzającego się niezależnego harcerstwa. Wyznał, że dziękuję Panu Bogu za 500 oazowiczów, za 70 małżeństw oazowych, za 10 tysięcy młodych ludzi, których poznał w czasie katechezy w szkołach nowochódzkich w ciągu 47 lat pracy duszpasterskiej. Chcemy Ci powiedzieć najpiękniejsze polskie podziękowanie. Bóg zapłać. Młodzież lgnęła do niego i zresztą widać to było także w trakcie pogrzebowej mszy świętej, kiedy wśród tego wypełnionego tłumem kościoła było bardzo wielu ludzi młodych. Zresztą katechizował mnóstwo szkół podstawowych, później po roku 89 uczył w Technikum Hutniczo-Mechanicznym, pozostawił po sobie wiele dobrych wspomnień.
Krzysztofa Szafrańca spotkałem pod koniec lat 70. w amatorskim klubie filmowym Nowa Huta, który miał wówczas swoją siedzibę na osiedlu Młodości w Nowej Hucie. Byłem wówczas uczestnikiem kursu fotograficzno-filmowego, a Krzysztof zajmował się aspektami technicznymi. Wywoływał filmy, wyświetlał także filmy na projektorze 8-16 mm. Od 1983 roku miałem przyjemność pracować w nim w Nowochódzkim Centrum Kultury. Krzysztof był instruktorem do spraw filmu, był autorem wielu filmów dokumentalnych i animowanych. Był także autorem wystawy Wybrane kadry, którą mieliśmy okazję pokazać w 1994 roku. Niestety cały ten dorobek Krzysztofa uległ zniszczeniu podczas powodzi. Kiedy woda dostała się do piwnicy, uległy zniszczeniu jego filmy oraz fotografie, których niestety nie możemy teraz pokazać. Była to wielka tragedia dla Krzysztofa, jak również dla nas. Ponieważ on jest zirytowany, że dziadek opowiada jej o ziołach, to poszedł porąbać drzewo i to jest kolejne. To jest coś dla niego nowego i on nie bardzo wie, jak zareagować. Normalnie, robi to samo, co robi pies. A taki mały skacze, koło niego skacze, szczeka. A ten pies stoi i słucha. Po 5 minutach takiego skakania ten stary robi tak. I ten mały ucieka. I koniec. Był przyjacielem moim. Chrzestnym jego syna jestem. Z tego jestem dumny. Chciałbym, żeby pamięć o nim została zachowana. Krzysztof trafił na takie dziwne czasy. On był predysponowany do tego, żeby być superfilmowcem. Niestety nie w tamtych czasach. Natomiast cała jego wiedza, całe jego umiejętności. Spielberg to pikuś w porównaniu do niego. To był facet, który mógł zrobić wszystko, gdyby nie te czasy. Gdyby nie te czasy.